Cześć, z tej strony Szmer, jesteśmy na granicy, jesteśmy w Dreźnie, tak, na granicy z Czechami, właśnie wjeżdżamy do Czech. Kurczę pieczone, no chciałem trochę ponaprawiać tego sprzęta, to mi się narzędzia wszystkie skończyły, a w sklepie nie było. Tu wyłapałem karę, jadąc po prostu gościu mnie jeden wkurzył, co jechał samochodem i go tak lekko puknąłem i no i wyłapałem karę. No auto, jadę znowu bez tego, bez wiaderka, no bo kurczę nie chcę tracić miejsca na jakieś bzdury, a z drugiej strony to jednak na wiaderku też by się przydało. O, to już skacze, proszę bardzo. Oj. Trochę mnie podbiło później. No, w każdym bądź razie kupiłem jeszcze farbę, bo oczywiście teraz trzeba wchodzić każdorazowo do salonu, bo różne te rzeczy są do kupienia. A tak, to znaczy randomowo one są do kupienia, tak? Losowo. Coś się nam może trafić i teraz trafiłem w zasadzie tylko jedną rzecz, to jest biała metaliczna farba. No, żadnego szablonu nie ma. I taka ciekawostka, bo patrzyłem na tym mikroblogu dewelopera, co tam ciekawego. No więc on coś tam napisał, że kurczę, jest coś takiego jak taki usuwacz właśnie tych szablonów do malowania. Czyli tak jak teraz mam tą reklamę Machnunga, to mogę ten usuwacz rzekomo kupić tam i no i sobie usunąć do zwykłej farby. A i coś tam napisał, że tymczasowo będzie też w garażu ten usuwacz, ale ja przejrzałem cały garaż, kurczę pieczone, ja nic takiego nie widzę poza tymi nowymi plakatami, tam chyba dwa nowe plakaty wiszą w tym garażu. Natomiast mówię, będąc jeszcze w salonie tym lajki, w katalogu też nie ma nic nowego poza tymi malowaniami. Także ja tam nie widzę żadnego usuwacza. Proszę, tu czarny metalik, jak wygląda. No. No i znowu, kurczę, będę zbierał teraz te pudełka i nie będę miał gdzie je przewozić, bo przecież co Szmer teraz wozi? Wozi o paletę kolorów. No. Dobra. Na razie jeszcze nie jest źle, ale może być gorzej. Pewnie teraz jak na złość będą mi dropić skrzynki każdorazowo wszędzie, tutaj na każdym zakręcie. Też coś ma się ruszyć. Aha, w ogóle taka ciekawostka, słuchajcie, bo ta aktualizacja z Węgrami, która wyszła, to się okazuje, że ona jest niedokończona, czyli będziemy, deweloper będzie tu jeszcze patche wydawał. To nie jest sama, chodzi o same Węgry, nie? Że to jeszcze nie jest tak naprawdę 100%. Więc będą tu wychodzić jakieś te mniejsze aktualizacje. On na razie chyba pod presją, tak mi się wydaje, wydał, no bo już i tak to wszystko się przedłużyło i wszyscy płakali, kiedy ta aktualizacja, kiedy coś nowego. No i tak mi się wydaje, o, jest skrzynka, że ten, że on po prostu tak jakby pod presją to wydał, takie nieskończone tak naprawdę z bugami, bo on tam mówił, że musiał to przetestować i tak dalej, no a wyszło jak, tak jak zawsze, jak to się mówi. No i ten. I teraz tak to będzie wyglądać, nie? Że będą wychodzić jakieś nowe, takie mniejsze aktualizacje, które będą tam uzupełniać jakby te Węgry. Już pierwsze pytania też są, kiedy Jugosławia, nie? A on właśnie przy okazji takiego pytania odpowiedział, że on jeszcze tak naprawdę nie dokończył Węgier, nie? Że ten, także trudno powiedzieć, kiedy ta Jugosławia trzeba. I skoro, słuchajcie, w kwietniu, pod koniec kwietnia, tam 20 któregoś kwietnia wyszło Jalapi. I dopiero teraz niedawno, pod koniec lipca, mieliśmy aktualizację z Węgrami, to było 3 miesiące, tak? Zanim dostaliśmy nową mapę. No patrzcie, ile dropi teraz. Nie wiadomo, czy cieszyć się, czy nie. Na razie jeszcze trochę mam tutaj miejsca, także tak źle jeszcze chyba nie będzie. Dobra, to mi jedną biorę do środka.
Także, no mówię, jeśli chodzi o takie wieści z frontu, tu mam kupę na ptasią pewnie, zapewne. Chyba, że coś innego lata jeszcze takiego. I także ten, takie są wieści z frontu, no coś tam się z tym radyjkiem też znowu ktoś powtórzył, bo to pytanie już nie raz padało, kiedy będzie można swoich MP3-ek słuchać, nie? Czy jak wrzucę do jakiegoś folderu, tak jak w innych grach i tam w radyjku będę mógł sobie słuchać i on coś tam nie napisał kiedy, ale powiedział, że będzie się brał za to. Ja cię kręcę. Kolejna skrzynka. Idziemy dalej. No, także tak na razie to wszystko wygląda. Ja tu wybrałem trasę ze stacją benzynową, więc zaraz może mi się w końcu uda tam zjechać. Ale piszczy. Mam koła na zmianę trochę, oczywiście tam go przed wyjazdem, bo ja wyjechałem tak naprawdę z garażu, tylko wy oglądacie ten odcinek, bo nie chcę go zbytnio przedłużać. Dlatego nie ma tutaj całej trasy z garażu, bo tak mi wychodzi, że nawet wybierając krótsze trasy, to tam raczej bym wychodził. Nie chcę przyciągać, żeby te odcinki były dłuższe niż pół godziny, nie? Czy tam nieznacznie ponad pół godziny. A kurczę, tak mi wychodzi to... Oj, tu jeszcze są skrzynki, dwie. Kurtka, felek, no. Dobra, lecimy. No i co? Tu nie widać chyba, będę musiał tędy jechać. Od razu tędy, przez ten wiadukt kolejowy. Takie dwie wąskie. Tak wygląda szmerowóz. Na razie coś tu możemy wcisnąć, raczej już chyba kurczy. Nie za bardzo. Teraz tak, musimy coś wziąć dużego. No. To będzie nam teraz przesłaniać wzrok. A tam mamy medykamenty. Może poleci, kurczę, gdzieś tam sobie do tyłu. Z kolei jak rzucam tutaj na tą stronę, to po chwili wystarczy, że zacznę skręcać, to i tak wraca do mnie, także... Słabo. A tutaj nie wiem, o co wam chodzi z tym fotelem wujka, bo tym pasażera. A tam przecież kłaść nie można. Można tylko rzucić, tak o luzem. Ale mówię, to i tak się będzie walać, i tak się będzie walać. Tu jeszcze jest skrzynka. Nie. Nein. No albo dobra, pójdę. Pójdę po nią, bo tak mi... Ciągle piszecie, szmer, tu była skrzynka, tam była skrzynka, no to dobra, to już pójdę, no. I tu liczę na to, że tu zaraz będzie ta w prawo, ta stacja benzynowa, bo wiecie. Dobra. To już dwie skrzynki będą się tu walały. A my wpadniemy z tymi skrzynkami tutaj na stację benzynową, opchniemy to oczywiście. No i tak o, umyjemy szmerowóz. Tankować w zasadzie to nie trzeba, bo tam mam nieznacznie ponad pół litra. Tak tylko zajrzymy pod maskę i miejmy nadzieję, że będą narzędzia. Chowno olej, czyli tak... O, dobra. Po czesku. Ja już mam 3, tak? Kurczę, dobra. Idziemy nosić te paki.
Nie ma narzędzi, kurczę, pieczone. Niedobrze. Sznurek. I to jeszcze za zero. Ale zawracanie gitary. Dobra, bierzemy to, to, to. Jeszcze jedną pakę tu, jeszcze w środku mamy coś tam. Tyle paczek. A pewnie niewiele zarobię. No hello, hello. Muszę tak rzucać trochę dalej, bo żeby później nie było problemu, że jedna drugą przysłoni i nie będzie można wyciągnąć. O, jest alkohol po 53,90. Dobra. Tu klobasa za jakieś drobniaki. Dobra, kopnę się po te skrzynki. O, tu jeszcze mam jakąś jedną skrzynkę. Zaraz, zaraz, zaraz. Raz i dwa. I trzy. Leki po 14. Okej. Tak, łom możemy wziąć. I to wszystko chyba. Teraz pootwieramy te paki. Tu leki tylko. O. Tu jest alkohol, to fajnie. To sznurek, ja ci kręcę. I leki. Dobra, schowam od razu ten łom, bo mówię, ja jestem już przewrażliwiony. Trzy odcinki szukałem łomu chyba. Trzy albo cztery. I co zajeżdżałem do sklepów w mieście, to w ogóle nie było. Trzy klobasy zaledwie. No i co z tego, że ja mam tyle hajsu, jak kurczę pieczone to, co potrzebuję, to na przykład narzędzi, już jest 587 do przodu, tu będzie za zero znowu, dobra, ten sznurek. No tu jeszcze mamy leki. I teraz pociągnąć za tą wajchy i to wszystko się wysypie, nie? 671 do przodu. Dobra, trochę uświniłem tu panie, ale to za karę, bo tu, no mówię, nawet narzędzi nie ma, no. Są tylko opony. A takie opony to ja mam. Proszę pani. No. I teraz tak, weźmiemy tego portfela, bo później znowu będzie, że szmer nie wziął pieniędzy. No bo szmerowi się przewraca w głowie, no ma hajsu, to... Ile mamy? 2938. Teraz jeszcze tylko tak zobaczę. Opony spoko. Jeszcze pojedziemy trochę.
Zerknę pod maskę, ale i tak nie mam czym naprawiać, a tu już wszystko praktycznie będzie do nam... Oj, oj. Z trzy zestawy narzędziowe by się przydały. Mieszanka paliwowa jest ok. Akumulator, zobaczcie, już ma 1 z 3 i 67% naładowania, a miałem wziąć ten akumulator. Zapomniałem, nie mam jeszcze tego nawyku. Dlatego staram się teraz, będę się starał, nie wiem, jeździć chyba kurde bez świateł, dosłownie, bo strach się bać z tym akumulatorem. No jeszcze w ogóle stał na tych światłach, to jeszcze lepiej, bo go dowalam tutaj bez ładowania. Dobra, jedziemy, słuchajcie, jedziemy. A właśnie, jak mam teraz białą farbę i mam to malowanie tego Mahnunga, to tą białą farbą powinienem chyba zdezaktywować tą czarną farbę, którą wcześniej się w policję bawiłem, nie? To tak zrobimy. Tylko musimy dojechać. Do Sturowa. Przyhamujemy, bo zaraz nas zniesie gdzieś na płotek. Żadnych skrzyneczek nie ma, ale to dobrze, może nawet i... Już mówię, hajsu full. Szmarowi się w głowie przewraca z tego powodu. Ale tu zajrzymy. Ła. Dobra. I zobaczymy, czy coś tu dropnęło. Nie widać. Już się ciemno robi. Aha, właśnie ktoś... o, jest jedna skrzynka. Pudełko w zasadzie. Ktoś też pisał, czy można by zrobić tak, żeby w nocy było jednak ciut jaśniej. No i deweloper jakąś tam filozofię obrał. W zasadzie tego nie zrozumiałem, no o co mu chodziło, że coś to, że tak, ale coś tam i nie wiem, w rezultacie go nie zrozumiałem, bo on tak dziwnie po angielsku konstruuje te zdania, że no za głupi jestem. W każdym razie. Aha, i była jeszcze to, co ja mówiłem, że czy nie poszedłby do jakiegoś studia, wiecie, takiego większego, gdzie jest wielu programistów, są graficy, muzycy i tak dalej, ludzie od scenariusza i on wtedy coś tam też tak powiedział, że w zasadzie to, że jakieś słabe propozycje dostawał, coś takiego i dlatego robi tą grę samemu. Później się troszeczkę tego, nie wiem, dla mnie to jest dziwne, bo później napisał, że on jest i tak zaskoczony, że ta gra się tak sprzedaje, a jeszcze niedawno czytałem jego wypowiedź, że tak słabo się sprzedaje, to ja już nie wiem, jak tak, jak to Jalapi się sprzedaje w rezultacie. No i jeszcze było pytanie o ten crowdfunding, tak, że ludzie wpłacają, nie? Tak jak ten Patronite u nas słynny. To on napisał, no to teraz, że głupio by mu było teraz od ludzi wyciągać pieniądze, skoro już tylu zakupiło i już zapłaciło za tą grę, nie? No ma trochę racji, rzeczywiście, no już większość z nas, co gra, to kupiła ją za te kilkanaście euro, czy tam ile. Czasami można tą grę kupić taniej, za 30 parę złotych na g2a.com. G2A.com, tak, czy jak to się tam mówi. W każdym razie, no, głupio by było teraz mu wpłacać pieniądze, nie, skoro zapłaciliśmy. On tak przynajmniej napisał, nie, czyli odrzuca te propozycje, nie. No, no i tak koło się zatacza i jest jak jest, po prostu. Czyli będziemy na wszystko czekać miesiącami, aż jakaś Jugosławia pojawi za 3 miesiące, może przed świętami Bożego Narodzenia. No patrząc na to tempo, nie, co ten... Czyli z jednej strony to ja mu się... O, spróbuję tak powoli przyjechać. Ja mu się nie dziwię, a jestem tak zepsuty, że ja tu ledwo co doczłapię do tego Sturowa.
Dobrze, że tu Sturowo w ogóle widać, słuchajcie, bo nawet gdybym się tu stanął, teraz zgasł, to na piechotę jeszcze do sklepu mogę pójść po jakieś narzędzia, o ile tam będą. Kurczę pieczone, ja w garażu miałem tylko dwa narzędzia i ze sobą i wszystkie już zużyłem, bo po drodze nie, nigdzie nie da rady kupić narzędzi. Skandal z tym zaopatrzeniem. No, słuchajcie, zatrzymam się tutaj. Zgaszę ten światło. I szybki skok do salonu lajki. Obczajmy tylko na te, wiecie, malowania i tak dalej. Czy coś nowego? Coś, czego jeszcze nie próbowałem. Znajdziemy, czy nie? Paint and the calls. Machnung jest. Tu wezmę Machnunga, kremę. To już mam. Resztę już miałem. Dobra. Tylko nie wiem, czy kremę. A ja mam, aha, ja mam biały taki metalik jakby. Dobra, jedziemy tak bez świateł specjalnie, żeby nie zużywać akumulatora, bo zaraz będzie kicha totalna, tak jak w ostatnim odcinku, gdzie... czy tam przedostatnim, już nie pamiętam, w którym to było. Co mi padł ten akumulator, a ja myślałem, że on się ładuje, a on całkiem na minus schodził. No, dobra, żeśmy doczłapali. Doczłapaliśmy, słuchajcie, do sklepu. Dobra, zgasimy go. Ale się dymi. Tak się dymi, że on się zaraz zajmie ogniem. Ford Carton. O, patrzcie, to jest to. To jest to. Tak. Raz, dwa, trzy i wszystkie trzy zużyję i jeszcze pewnie mi zabraknie. No tu cztery razy chyba można jednym tym narzędziem pociągnąć. No silnik na bank pójdę, trzy razy nawet. I akumulator. No, akumulator wolałem wymaksić. Słuchajcie, zrobimy tak, że ja teraz szybko pojadę przespać się. Szybko miniemy granicę tą z Węgrami i ja postaram się, jeżeli będzie taka opcja, wybrać tą wersję drogi ze słoneczkiem w słoneczną pogodę i przejedziemy przez most, czy nawet na samym moście wypróbujemy te malowania, tam coś pokombinujemy, to znaczy tu mam tego Machnunga, tylko mówię, nie mogę znaleźć. A chyba, że ja źle zrozumiałem tego dewelopera, że on może dopiero zrobić coś takiego, że taki usuwacz tego, tych szablonów jakby, nie? Malowania, tych wzorów malowania. Gdzie jest ten, gdzie był motel? Pewnie był na dole, tylko ja go minąłem. Przejechałem obok niego pewnie. Kurczę pieczone. Tu jest laika, już byliśmy. To jeszcze raz na dół. Musimy się przespać, wstać i wiadomo, dopiero miniemy granicę. O, tu jest motel przecież. Przyjechałem, gadam, a nie widzę, nie patrzę. A wy się dziwicie, że jakiegoś małego pudełeczka szmery nie zauważa. Mm.
Dobra, deszcz nam go umyje, tak? To dobrze. A, dobrze, dobrze, proszę pani, proszę tak dużo nie mówić, bo jestem zmęczony. I szybciutko, hop, siup. Tak. Zapukałem nawet. I szmer w kimono uderza. 25 czerwca, Węgry, Jugosławia. No, tak głupio, według mnie tu powinno pisać Czechosłowacja, Węgry, nie? Bo jeszcze jesteśmy na granicy czechosłowacko-węgierskiej, w Sturowie jesteśmy. Pozdrawiam, proszę pani. I teraz jeszcze, czy teraz nie będę mógł wybrać już tej pogody czasami? Kurczę, nie ma takiej słonecznej, tą z chmurką. Sturowo to letenie. No i co? Jesteśmy... Która jest godzina? Zegarek idzie? Idzie. Jest szósta, tylko szósta rano. No jeszcze gwiazdy widać na niebie. A ciekawe, właśnie teraz jak już wybrałem tą trasę, wersję trasy, czy teraz jak minę, przejadę przez tutaj granicę, to czy będę dalej zmuszony, żeby wybierać, czy nie? On może tą kwestię powiedzieć, ten żołnierz, nie? Ale nie wiadomo, czy ten. Co to zabronione? Sznurek zabroniony. Coś tu kapie chyba. O, znowu będzie mnie trzepał. No. Wszystko w porządku. To już mogę jechać. Czyli już nie muszę wybierać trasy. Jak wybrałem, będąc w tym. Jeszcze tutaj przed podjechaniem na granicę. Okej, robi się jasno. Przejedziemy tylko przez ten most, może. A co to tak? Plum, plum, takie. Ja w ogóle nie zwracam uwagi na ten licznik przejechanych kilometrów. Czy on u mnie rośnie? Muszę zobaczyć na wcześniejsze odcinki, czy on rośnie, czy się przekręca. I znowu wydaje mi się, że powinienem mieć więcej. Ale dobra, już nie będę się kłócił. Może mi się wydaje po prostu tylko. Dobra, jest w miarę jasno. I jeszcze nie ma samochodów, dlatego ja sobie pozwolę tutaj stanąć. Tak. I teraz tak, słuchajcie, co wypróbujemy, bo tu mam taką metalik kremę i mam, czyli mam kremę i metalik kremę i w ogóle mam cuda. Wianki, to jest ten czarny metalik, to zresztą tak trochę widać, nie? On tak odbłyskuje jakby. Spróbujemy po tym pomalować i zobaczymy. Ale co to, kolory się mieszają, czy o co chodzi? Czy nic się nie dzieje? Co to tak plumka? O, na biało sobie ten wnętrze machniemy. To się jakby spod maski. Filter cigaret, ten jaki napis. Teraz można... A faktycznie można te lampy na biało, na przykład. A tylne też można?
Proszę, już się skończyło. Tam durability pisało 0, ale to też ma durability 0. No właśnie, czy można tego? No to mamy ten, no mamy tego Machnunga, tylko że kurczę. Tu trzeba było usunąć w ogóle. No widzicie, on tak zrobiłem. No i tyle, no. Nic więcej nie udało mi się sprawdzić w zasadzie, no. Próbuję malować farbą po tym, ale to mi tak trochę nie wychodzi. Ale może tak ten Machnung miał wyglądać. O, także tak wygląda szmerowóz teraz. Wersja jakaś tam. No, to do zobaczenia. Cześć.